się Katarzyna Laszczak i dzisiaj chcę Cię zaprosić do przygotowania razem ze mną przetworu. A z czego? Z żółtej śliwki. Żółta śliwka, w Polsce najbardziej popularna śliwka węgierka fioletowa. U mnie na działce drzewo obrodziło i obradza ciągle właśnie śliwką żółtą. Śliwki generalnie są bardzo zdrowe dla nas, przede wszystkim dla naszego układu trawiennego, bo działają jak taka miotełka dla jelitek. Bardzo dobrze nam oczyszczają te jelita, zawierają bardzo dużo pektyny, bardzo dużo witaminy E, czego owoce najczęściej, mało które owoce zawierają tą witaminę E. A z czym będzie ten dżem tak naprawdę? Dodatkowo z miętą. Także dzisiaj będzie dżem z żółtej śliwki z miętą. Sylwia, dzięki za pomysł. I jak my to będziemy robić? Ja to robię na podstawie przepisu z Cookidoo. Wchodzę sobie w mój tydzień, bo sobie zaplanowałam dżem truskawkowy. Powinien nam tu wskoczyć. Tak, mamy dżem truskawkowy. Dajemy sobie rozpocznij gotowanie. I oczywiście ja już zaczynam. Do naczynia miksującego wsypujemy 500 g truskawek. Ja wsypię sobie kilogram, bo wiem, że śmiało sobie Thermomix z tym poradzi. Następnie dodaje się do, można dodać sok z cytryny, ja go nie będę dodawała. Dodajemy sobie 375 g cukru według przepisu pomnożone razy 2. Ja go dam po prostu około 400 g, bo my też nie jesteśmy taką hipersłodką drużyną, a dodatkowo żółta śliwka jest bardzo, bardzo słodka. Ma ciężko się oddziela owoce, w sensie takim, że ciężko się oddziela tą pestkę, ciężko się pestkuje, ale gra jest warta świeczki, jak ja to zawsze powtarzam. Ok, dodajemy sobie nasz cukier i teraz mamy informację, że zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego można ustawić przystawkę waromy bez pokrywy. Ja sobie stawiam koszyczek. Zrobię sobie jeszcze jedną rzecz, zanim przejdę, bo jednak moje dziewczyny bardzo lubią gładki dżem, dlatego ja sobie te owoce rozdrobnię na piąteczkę przez około 3 sekundy na obrotach 5. Tak, robię sobie z tego taką marmoladkę, proszę bardzo. Owoce są w całości, ale nie do końca, także przemiksowałam sobie to. Wracam do mojego przepisu i jeszcze raz zwiększam sobie również ten czas na 40, nawet 45 minut, ze względu na to, że śliwka jest bardzo soczysta i właśnie dlatego trzeba ten czas wydłużyć. Także ja sobie ustawiam czas 45 minut, wszystko mam przygotowane i czekamy, aż nam się to fajnie ugotuje. Na minutę przed zakończeniem pracy Thermomixa i robienia się naszego fantastycznego dżemu, ja już pokroiłam sobie miętę i teraz na sam koniec dodaję sobie odrobinę tej mięty, dzięki czemu nasz dżem zyska dodatkowy aromat. Okay. I teraz jeszcze na minutkę waroma i dżem będzie miał fantastyczny kolor i fantastyczny zapach mięty. Thermomix skończył pracę. Ja już mam przygotowane słoiczki. Tak. I przelewam sobie nasz dżem do wyparzonych słoików. Ważne, żeby one były suche, dobrze wymyte. Co jest fantastyczne, to to, że po pierwsze nie trzeba pasteryzować tych słoików jeszcze dodatkowo tylko przelewamy, zakręcamy, obracamy do góry dekielkiem i mamy dżem gotowy. Tak jak wspominałam na początku, u nas w domu moje dziewczynki wolą jednak taką konsystencję dżemu gładką, dlatego ja rozdrabiam nam to wcześniej. Jeżeli Wy lubicie konfiturę, to wtedy w tych pierwszych krokach nie rozdrabniacie dodatkowo tych owoców. No i zobacz, z kilograma owoców mamy fantastyczne cztery słoiki
konfitury czy dżemu z czystej śliweczki z miętą. Mam nadzieję, że ja jeszcze tutaj skosztuję oczywiście, tak, na pewno jest ciepły, przepyszny. Naprawdę, powiem Ci, że robiłam w ubiegłym roku bez mięty. W tym roku koleżanka mnie zachęciła do tego, żeby dołożyć tą miętę i zdecydowanie było warto. Ja już obracam. Jeżeli podobał Ci się przepis, jeżeli masz ochotę oglądać mnie, to pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteś pierwszy raz. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, zapraszam na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Tam codziennie inspiruję gotowaniem w Thermomixie, ale nie tylko. Bo Thermomix otworzył mi okno kulinarne na świat, tak. I to jest ciekawe, bo rzeczywiście nauczył mnie odkrywania nowych smaków. Nauczył mnie tego, jak gotować krok po kroku. Pokazał mi, że to wcale nie jest takie trudne, że jedyną rzeczą, która nas ogranicza, jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Serduszka dla Was ogromne. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na kolejny filmik. Lajkujcie, subskrybujcie, przybywajcie. Uściski. Do zobaczyska.